No wiecie Państwo, dzisiaj jak już mamy 3 grudnia 2013 roku i jesteśmy w tej Warszawie, proszę Państwa, to cała ta Warszawa jest kłótliwa. Tutaj akurat mamy, proszę Państwa, ten teatr, gdzie Janda występowała, Teatr Powszechny Hibnera, proszę Państwa, ale on jest złączony, razem stoi, proszę Państwa, z polskim wedlem. Także tutaj, proszę Państwa, może takie jakieś siedlisko, ośrodek kultury jako takiej, no bo jednak te wszystkie barany katolickie, one się biją, się kotłują, się kłócą. Państwo zobaczą, wszystko wiemy, gdzie co jest, bo jest napisane. Także proszę Państwa, no ten 125 to już tak nie jeździ na wolę, tylko proszę Państwa do Centrum Zdrowia Dziecka i z powrotem do Placu Leńskiego. Tutaj proszę Państwa się dużo zmieniło, 135 dojeżdża na Szwedzką do sali Królestwa Świadków Jehowy. Zapraszamy do sali Królestwa, do Świadków Jehowy na studium Pisma Świętego Biblii, no bo jeżeli te dziady katolickie będą się tak kłócić bez końca, Biblii nie widziały, w cerkwi nie były, choćby z ciekawości, u mormonów też nie, bo to wszystko biblijne, wszystko prawosławne. Także tutaj, proszę Państwa, mamy takie siedlisko słodkiej czekolady też, czegoś słodkiego, polski wedel. No a ten teatr, proszę Państwa, przez Anglo-Amerykę Białystok był odbudowany, tak, przez Białystok. No a jesteśmy w ogóle w Warszawie. Państwo zobaczą, jaka to jest ulica. Jakbyśmy tu mogli wejść, proszę Państwa, z Targowej w Grochowską, to tam ciut dalej, na Grochowskiej 343 jest galeria, proszę Państwa, autograf w najstarszym budynku na Pradze. Praga, proszę Państwa, to już na 400 lat niedługo będzie miała. Tak, tak, tak. Stara, stara jest Warszawa. Warszawa jest wielką, wielką taką dziurą, proszę Państwa. No, jeżeli my jej nie docenimy, no to kto ją doceni? Bo Państwo zobaczą, jakie tu są ślady. Aż nawet i powojenne. Tutaj ta Bożenka z Ochoty mówiła, że widziała Żydów, jak stali tutaj gdzieś w tym domu, z tym, że to był jakiś poprzedni pewnie, bo tego to nie było. Także proszę Państwa, tam na wschodniej, po prawej, tutaj te tramwaje jeżdżą, tutaj ten teatr przez Białystok odbudowany, no i ten polski wedel i tramwaj jeździ, proszę Państwa, aż do Wiatracznej i na Gocław aż. Także zapraszamy tutaj na Grochowską, można też na Pradze Południe troszeczkę podziwiać to, co tu jest, popatrzeć się na to. I tamten kościół, który jest na środku ekranu, przecież tam są groby z ponad 1500 lat, tatarskie, proszę Państwa, różne cuda nie widzę, wszyscy ludzie chowani tam pod kościołem. No teraz już pewnie nie, ale tam wszystko jest, cała historia, proszę Państwa, zapisana. Groby tatarskie, groby tureckie. Wsio, wsio, wsio.